Witamy wszystkich. Miałem tutaj na objawieniu takie odrętwienie przed tańcem, żeby być luźniejszy. Popatrzyłem na swoją żonę, jak moja tańczyła żona i mówię, no nie wiem, ja tańczyłem fajnie, było dobrze, lekko, a teraz mam taki ten. A jeszcze pomimo tego miałem ból w piersiach. I to mi też mówię nie. Zacząłem tańczyć i to mnie opuściło. Opuściło to odrętwienie, stałem się luźniejszy i ten ból odszedł. Ale do czego dążę? To mi się ten ból powtórzył. Bo parę miesięcy temu miałem tutaj, w tym miejscu, też na objawieniu był. Byłem bardzo przemęczony. Moje ciało było przemęczone i kiedy było też uwielbienie, zacząłem uwielbiać Boga, nie mogłem po prostu ten ból kasy, który miałem, był tak mocny, że nie mogłem ręki podnieść do góry, lewej ręki. I mówię nie. To było w naszym, tak postanowiłem, w myślach. Nie mówiłem, że nie na głos, tylko w myślach. Mówię, że jestem duchem. Tu, pomimo tego, że myślałem, że jestem duchem i inny, jestem inny, nie jestem z tego świata, mówię, tak sobie myślę, nie poddam się, nie? I podniosłem ją do góry, ledwo, byłem tak odrętwiały, że mówię, myślałem, że już upadnę, ale pomimo tego zacząłem się śpiewałem. Po chwili ten ból odszedł. To było niesamowite. Ja przepraszam, że teraz o tym mówię, ale było tak, jak inaczej. Ale to teraz mówię. Dziękuję Bogu, że tak się stało. Amen. Amen.